No siema, z tej strony Kelo4, witam was w kolejnym odcinku z reakcji na piosenki. I dzisiaj weźmiemy pod lupę najprawdopodobniej album reprezentantów Braided Family, bo z tego co zauważyłem w opisie, okazuje się, że Braided Familia zamierza wziąć i stworzyć albumik wraz z takimi wykonawcami jak Słoń, Opał, Florian Bugs, Profesor Smok i Mati Ważny oraz Kodein. Dla mnie liczy się tutaj tak naprawdę tylko Opał i Słoń, no bo Opał jest ogólnie moim ulubionym raperem, o tym już pewnie nieraz wspominałem. No jestem ciekawy, jak będzie banglało. Jeżeli ogólnie na całym albumie będzie występował Opał, no to na pewno wysłuchamy całego tego albumu. No ale mówię, my się głównie napalamy tutaj na Opała. Oczywiście ocenimy też innych tutaj reprezentantów Braided Family, jak śpiewają. Żeby mniej więcej ocenić, jak to wyszło, nie? Z tego co wiem, to ma trzymać klimat horrorcore'u, a Opał dawno naprawdę nie nagrał żadnego utworu w klimatach horrorcore. Jestem ciekawy, jak mu to wyjdzie po takiej przerwie, nie? Dobra, to co? Bierzemy się za odsłuch. I cyk. Mam nadzieję, że głośność jest dobrze ustawiona, bo już mnie kurwica łapie z tymi ustawieniami. Serio. Będziemy, raz słuchamy i będziemy każdego z raperów osobno podsumowywać, jak mu wyszło, nie? Na tym kawałku, jak wystąpił. To jak Cube, wciąż nie wiem, gdzie jestem, ale wchodzę w to jak sześcia. To chyba przez przejścia, wokół widzę przejścia. Ziomy murem stoją za mną, gdy nie masz podejścia. Gra się sama przeszła przez nas, przejść to jak przez sześcia. Dawno już nie szukam wyjścia, jak mam takie wejścia. Biorę to, co los da, jak to zawsze jakaś lekcja. No a jak się ciągle kręci, nie pytam o żeł czy reszka. Najwięcej odzysku mordę tam, gdzie brodzi się w odmętach. Nie wiem, co ich boli, tak to jak to mi wyszła ósemka. Nawet włosy, których nie masz... Okej. Na start już dostaliśmy naszego, kurde, głównego artystę, którego chciałem wysłuchać. Zajebiście, Opał fajnie wprowadził w klimacik. Jest ogólnie, czuć ten vibe, tak? Ta płyta wydaje mi się, że naprawdę będzie potężna, jeżeli to będzie taki klimat horrorcore'u. I fajnie, naprawdę fajnie wleciał Opał. Teraz mamy do czynienia z tego, co po flow słyszę, to chyba z Profesorem Smokiem. Pewnie zaraz wyskoczy nazwa, kto to jest dokładnie. Dobra, to wracamy do odsłuchu. Staną dęba, listek gdzie? Wszystkie wersy wasze dusze mają spętać. Samiec alfa i omega, kosmic horror oto. Co za poko? Popadają mi do stóp jego wysokość smog. Diabeł wcielony, sól na wasze rany, a więc będzie piekło. Trzęsie ziemią, każdy jego krok i wielkie jego ma kręgi piekielne. W kręgosłupie odwrócony krzyżar jest za sobą. Czytaj mocne plecy i na scenę swój. Nic do nas bez nas, sześciogłowa bestia. Przybiliśmy z piekła was bezczać. Nic do nas bez nas, powiedz na osiedlach, jakby znowu wychodziło D2. Nic do nas bez nas, sześciogłowa bestia. Przybiliśmy z piekła was bezczać. Nic do nas bez nas, powiedz na osiedlach, jakby znowu wychodziło D2. Okej, dobra, to już od razu podsumujemy tutaj Profesora Smoka. Faktycznie, okazało się, że ten drugi artysta, który występuje, to jest Profesor Smok. No i refrenik. Refrenik muszę się jeszcze wsłuchać, bo... Kurde, fajnie bangla, wszyscy tak naprawdę śpiewają na tym refreniku, bo to słychać. I co, no Mati Ważny uważam, może Mati Ważny, sorry. Profesor Smok według mnie poleciał na równym poziomie z Opałem, tak? No, dobra, wracamy do odsłuchu. Chyba czas na Kodeina, tego w masce, o tym typie w ogóle słyszę po raz pierwszy, więc nawet nie wiem jak on śpiewa, nie? Sorry, Mati Ważny teraz. Nawet jak będę clownem, to jarasz w nosie jak Harley Quinn. Dawaj manek, ja hype chcę tu mieć jak Paweł Jumper. Jak chcesz, zwalę cię z nóg, nawet na taście. Ja płynę jak Orinoco, wyrobię kultowe logo. Homie, no bo nawet chorus by wydziarał to sobie moje oko. Znów rap zjada, ma rap beze mnie jest jak jebane San Andre. Nie ma asa. Dobra, to już jest chyba Kodein. Jestem zdziwiony trochę, bo teraz po raz pierwszy słyszę jego... Po raz pierwszy słyszę w ogóle głos Kodeina i w ogóle się nie spodziewałem, że to będzie taki klimat. Mati Ważny, no poleciał tak standardowo, szczerze. Na te kawałki, które znam, Matiego Ważnego, których słucham, to według mnie, nie wiem, jakieś show nie zrobił, nie? Zobaczymy jak teraz właśnie ten Kodein, bo słyszę
oraz pierwszy jego barwę głosu i szczerze powiedziawszy spodziewałem się, że będzie jakiś taki, jakby to powiedzieć, piskliwy? No, że nie będzie taki wysoki, dobrze mówię? Wysoki głos to, że jest taki... Chyba tak. Dobra, jebać. Lecimy dalej z utworem. Dobra, muszę w sumie wysłuchać jakichś piosenek Kodeina, bo typu w sumie fajny ma głos. Zobaczymy, czy to było jednorazowe użycie, bo mi się wydaje, że to była specjalna barwa głosu. Muszę serio wysłuchać więcej kawałków Kodeina. Dobra, teraz refrenik i po refreniku znowu zatrzymujemy i oceniamy kolejnego. Dobra, jest i Florian Bugs teraz. Lecimy. A za kierownicą jeździec bez głowy, odpicowany niczym Berlusconi w odwiedzinach u Madony. Świeży, wypracowany, nowy, aż do kości niczym Lili Collins. Stoimy zwarci jak hipolici, patrzą na nas ci hipokryci i mówią, że jesteśmy poryci, a my tylko chcemy poryci. To Floral Gang i Blended Family. Dobra, na słonia to potrzeba tego specjalne, no bo nie oszukujmy się, to jest król, tak? No, dobra, jeżeli chodzi o Floriana Bugsa, wydaje mi się, że on miał właśnie zrobić wow w tym utworze, bo według mnie aktualnie taka zabawa trochę flow, powtarzaniem tam niektórych słów, fajnie, pasowało, ale wydaje mi się, że Florian Bugs akurat w tej piosence też ma trochę tak zmieniony głos. Czy to nie jest jego naturalny głos, który słyszałem już wielokrotnie w jego utworach, nie? Nie wiem, co wy o tym sądzicie. Tak jakby trochę pokazał nie tej swojego takiego, bo on śpiewając udaje ten głos, to nie jest jego tak naprawdę specjalny głos i podejrzewam, że w sumie każda osoba, która słucha Braindead Family czy Floriana Bugsa, to o tym wie, no ale muszę o tym wspomnieć, że kurde, no chyba mieliśmy do czynienia z jego takim naprawdę prawdziwym głosem teraz, nie? Dobra, czas na króla BDF-u, tak? Potężnego pana D2, lecimy ze słoniem. Dobra, słonik. U słonika słyszałem ten typowy horrorcore jego, tak? Po tej jego zwrotce było słychać naprawdę te potężny właśnie horrorcore, gdzie muszę powiedzieć, że jak byli reprezentanci, to Opał zaczynał utwór. Nie zaczynał jakoś tak agresywnie. Florian Bugs bawił się flow. Mati Ważny dla mnie poleciał tak naprawdę standardowo, tak? A Profesor Smog tak jakby miał wprowadzić ten cały klimat, nie? Razem z Opałem tego utworu. A o teledysku zaraz się wypowiem, bo jeszcze zostało chyba pojedyncze wysłuchanie refrenu. No i też w sumie potem podsumujemy ten refren, nie? Dwudziestego szóstego listopada wychodzi album w takim razie, z tego co widzę. Dobra, no co, podsumowujemy. Nie, to, cofnij się, nie chcę WSRH. Podsumowujemy ten utwór. No i co muszę powiedzieć? Po wysłuchaniu 3 razy słyszeliśmy w tej piosence tak naprawdę refren. I fajnie, że tam jest wspomniane o klimacie D2, tak? Każdy tak naprawdę, czy fan słucha, znaczy fan, w sumie fan słuchający Słonia nie może się doczekać, aż w końcu może coś Słoń zrobić z D3, czy jak będzie Demonologia Trójka, to każdy nie może się doczekać.
No i co? Refrenik tak naprawdę nadawał klimaty, były tam jakieś wspomnienia. Był motyw z albumu Sześciogłowa Bestia, to mi się to skojarzyło oczywiście z albumem Słonia Braindead Familia. Tak się nazywał? Chyba tak. Jak się teraz ten potwór nazywał? Sześciogłowy. Dobra, nieważne, ale ogólnie nastawienie, że Sześciogłowa Bestia, to było też, wydaje mi się, że nastawienie, bo jak był pokazany, Boże, jak był pokazany refren i oni wspominali, że Sześciogłowa Bestia, to były po prostu czerwone tło, no i na tym tle było widać sześć osób, które akurat występuje w tej piosence, czyli tych reprezentantów, tak? I w sumie każdy tutaj z tych reprezentantów, według mnie w kolejności oni są ustawieni, ale nie wiem, czy to jest też jakieś moje dobre spostrzeżenie, że tutaj, tak jak na przykład wystąpił Opa... Nie, sorry, zjebałem. Tego nie było. Bo chciałem powiedzieć, że może to było coś na tej zasadzie, jak odkrywał gwiazdy, nie? Ale na to by wychodziło, że Opał pierwszy, albo Florian Bax powinien być pierwszy i potem Opał drugi. Bo pamiętam, jak jeszcze do Braindead Familia było była mowa tam w którymś wywiadzie Słonia, że chciałby ściągnąć profesora Smoka do swojego labelu oraz Matiego Ważnego. Z Kodeinem się w ogóle wcześniej nigdy nie spotkałem. O tych właśnie typów profesor Smok, Mati Ważny wiedziałem. Ale dobra, nie pierdolmy, bo wydaje mi się, że jeżeli to jest taki album, właśnie to jest wspólny album Braindead Family, to jeszcze nie raz wszystkich razem usłyszymy na traku. No. Więc podsumowując, teledysk spoko, fajnie zrobiony, były takie klimaty trochę horrorcore'u, nie wiem o chuj chodziło z tą płytą, co on tam pokazywał w którymś momencie komuś siedzącym na krześle. Słoń poleciał najlepiej, były u niego nawiązania do horrorcore'u, Opał tak naprawdę wprowadził w ten utwór, trochę mi to przypominało jak Opał był w Młodych Wilkach. Tak, Młode Wilki, już mi się teraz nie popierdoli z niczym innym. Młodych Wilkach i też on zaczynał ogólny utwór tam Młodych Wilków, gdzie każdy śpiewał, to on miał taki mieć zrobić jakby vibe na sam początek tego utworu i to mnie na przykład zdziwiło, bo szczerze powiedziawszy spodziewałem się, że Opał nie wystąpi na początku utworu, tylko wystąpi tam na przykład pomiędzy Słoniem, ewentualnie przed nim albo za nim i tak samo miał być według mnie z Florianem Baxem. Ale widać, że mieli inny pomysł na ten klip. No i co? Fajna piosenka. Mi się spodobało. Na pewno poleci do mojej listy słuchanych. I ja będę z niecierpliwością czekał na kolejne piosenki z tego albumu. Jeszcze sobie dajcie mi tylko chwilę, wejdę na oficjalny kanał Braindead Family. Czy to jest pojedynczy? Tak, to jest pojedynczy utwór. No czyli w takim razie po prostu oni będą na bieżąco wydawać. Widzieliśmy, że album wychodzi 26 listopada, czyli w sumie za dobry miesiąc. Miesiąc i 15 dni, no za około 50 dni wyjdzie album. I jestem ciekawy, czy każdy po prostu tutaj z tej piosenki po prostu będzie miał szansę, czy dostanie swój tak jakby... singlową nutkę, nie? Czy każdy dostanie każdy utwór z tej płyty tak jakby solo, nie? Dobra, ja się na razie z wami żegnam. Mam nadzieję, że reakcja, ogólnie ocena tego utworu wam się podobała. Jeżeli wam się spodobała, to zostawcie jakiś ślad po sobie w komentarzach, tak? Napiszcie. Zostawcie suba, tak? Trzeba żebrać o suby w tych czasach, żeby rosnąć. Kliknijcie w dzwonek, żeby też być na bieżąco z moimi filmami. No ja się na razie z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się recenzja podobała. Nara!